Po ostatnich rozstrzygnięciach w Ekstralidze futsalu kobiet zrobiło się bardzo nieoczekiwanie gęsto u szczytu tabeli. Jeden punkt dzieli liderki, Nowy Świt Górzno od rekordzistek i drużynę ze Słomnik. No na pewno sytuacja jest ciekawa i najbliższe mecze i cała runda dopiero będzie nam mogła wyjaśnić, kto zostanie mistrzem Polski. Natomiast my skupiamy się na kolejnym meczu. Naszym kolejnym przeciwnikiem jest drużyna z Górzna i teraz wszystko podporządkujemy temu dniu. I od razu spotkanie z górnej najwyższej półki w ligowej tabeli, bowiem wiceliderki podejmą liderki. Czego mają spodziewać się kibice? Takich emocji jak przed rokiem w ćwierćfinale? Nie pogniewałbym się. Na pewno ten rezultat byśmy przyjęli i moglibyśmy się skupić na kolejnych zadaniach, więc postaramy się na pewno kibicom zapewnić mnóstwo emocji i u siebie będziemy starali się utrzymać twierdzę startową niezdobytą. To jeszcze słowo o aktualnej dyspozycji Bielszczanek. Wszystko ok ze zdrowiem? Jak najbardziej. Na ten moment wszystkie zawodniczki są gotowe do tego, żeby przystąpić do rywalizacji. Mam nadzieję, że tak pozostanie do niedzieli. A zatem zapraszamy na startową 13 w niedzielne popołudnie. Zapraszamy serdecznie.